programie Przestrzenie Sztuki wsłuchujemy się w potrzeby bardzo szerokiego środowiska tańca. Jest to projekt, który na pewno jest bardzo potrzebny i ważny dla twórców, którzy chcą się dalej rozwijać i przekazywać swoją wiedzę. Traktuję Przestrzenie Sztuki właśnie jako taką maszynę, która nakręca pewne procesy, ale jest konieczna do zainicjowania pewnych mechanizmów. Czuję taki, aż teraz mówiąc o tym, taki dreszcz ekscytacji, że możemy ten program realizować. Sztuka tańca w Trójmieście ma długoletnią tradycję. Myślę, że od zawsze było to bardzo ważne miejsce na mapie Polski. Ostatnie lata myślę, że były trudne, ponieważ oferta różnych festiwali i ośrodków, które pozwalały na rozwijanie tańca w Polsce, była być może bogatsza niż w Gdańsku. Dlatego artyści szukali takiego swojego miejsca lokalnie, gdzie mogliby realizować swoje projekty. I kiedy pojawił się program Przestrzenie Sztuki, to była moja myśl główna, że właśnie musimy stworzyć warunki dla artystów do realizacji ich projektów, do zapraszania ich do naszego programu, do wspólnego rozwijania też tej formuły. Przestrzenie Sztuki to jest taka niesamowita szansa dla IKM-u, żeby wejść w ogóle w ten obszar tańca. To jest obszar dla nas dosyć nowy i wraz z tym programem pojawiła się taka opcja, żeby wesprzeć lokalne środowisko i ten taniec u nas pokazać. Mamy przestrzeń, która składa się z trzech sal warsztatowych, mamy audytorium, i mamy dużą otwartość na to, żeby zapraszać tancerzy do współpracy, do prezentowania się u nas, do szkolenia się. No i wreszcie mamy do tego warunki. Przy tych ćwiczeniach nie musimy udawać, że tego nie ma po prostu, co nie? Że jakby to też jest na zasadzie tego, że ja mogę być tu, tak? I mogę się coś krępować, tak? Ale mogę też być otwarty, nie? W sensie, żeby totalnie skorzystać z tego. Zakład Kulturalny jest partnerem w programie Przestrzenie Sztuki Gdańsk. To miejsce od początku swojego istnienia ma misję tego, żeby wspierać taniec w Trójmieście, ale także niezależnych artystów. Bawię się tylko tymi dwoma fokusami, tak? Czyli fokus wewnętrzny i fokus poza obszar cały. Ale ja jestem świadomy, gdzie jestem. Tak! W ramach Przymorza Lab mamy segment zatytułowany Weekendowe warsztaty choreograficzne. To są warsztaty, które wspierają rozwijanie języka ruchowego, rozwijanie wśród głównie młodych tancerzy i tancerek, ale również profesjonalnych, nowych sposobów podchodzenia do techniki tańca. Właśnie przed chwilą zakończył się warsztat Omara Karabuluta Przyjmuje, wysyła, modyfikuje, podczas którego Omar dzieli się techniką i praktyką Davida Zambrano, Flying Low i Passing Through, metody, która wspiera tworzenie tańca, tworzenie kompozycji i improwizację. Ciała tańczące to jest okazja do tego, żeby spotkać się, żeby wesprzeć nasze ciała pracujące praktykami somatycznymi, taką opieką nad naszymi ciałami. Ten projekt zapoczątkowałyśmy z Natalią Murawską jeszcze zanim program Przestrzenie Sztuki ruszył.
I cieszymy się, że dzięki właśnie wsparciu tego programu możemy te spotkania realizować regularnie. Projektu Ciała Tańczące wyodrębnił się podprojekt Ciała Tańczące w Mieście, który ma na celu dotarcie do środowiska amatorskiego, do pasjonatów tańca, ale też do różnych grup, które jeszcze nie miały styczności z tą dziedziną sztuki. Mamy warsztaty z różnych technik tańca, mamy warsztaty z różnych języków ruchowych, ale też skierowane do bardzo różnych grup odbiorców, do małych, do dużych, do bardzo dużych, do osób też z różnymi potrzebami. Na przykład warsztat dla osób z Parkinsonem albo z doświadczeniem afazji. W Operze Bałtyckiej mamy wśród naszych zespołów artystycznych zespół baletu, prężnie działający, który na co dzień gra spektakle baletowe. Jednak tym razem podczas Wieczoru Młodej Choreografii postanowiliśmy oddać scenę tancerzom. Nasi tancerze spróbowali swoich sił w roli choreografów. Inspiracją do stworzenia tej etiudy była historia człowieka zamkniętego we własnym ciele. Jakby historia duszy, która była uwięziona we własnym ciele. Ja jako duszą, gdyby wychodzić z tej kształt, albo skóry, albo ciała, co wydarzy, albo co możemy zobaczyć, to było ciekawości. To był pierwszy punkt, zaczynaliśmy rozbijać ten pomysł. I ruchowo też ciekawy proces, że każdy raz, każdy dzień trochę chciałabym połączyć umysł i ciała, bo światło, kostium i ruch, wszystko połączyć, to naprawdę do końca ostatniego dnia mieliśmy proces do tworzenia. Na co dzień raczej nasza rola jest rolą odtwórczą. Realizujemy pomysły choreografów czy też reżyserów, jeśli chodzi o uzupełnienie wstawki operowe, w których też bierzemy udział. Dlatego też taka współpraca daje nam całkiem inne możliwości. W zasadzie tak naprawdę właśnie wyjście z tej swojej skorupy, z tego bezpieczeństwa i zazwyczaj patrzymy się w lustro, a tym razem to lustro tak jakby patrzy na nas. Ja w tym programie reprezentuję też Fundację Performat, która jest partnerem projektu i która współtworzy roztańczone rodziny i spotkań program producenckich. Jest to program spotkań producentek i producentów, dedykowany właśnie osobom zajmującym się organizacją, produkcją wydarzeń kulturalnych, głównie tanecznych. Ten program ma na celu wzmacnianie kadr producenckich w tańcu. My chcemy mówić o tej widzialności, ale też budować kompetencje, rozmawiać o tym, jak taniec może być jeszcze bardziej profesjonalnie produkowany w naszym kraju. Głośne ciało! Wydaje mi się, że jest to praca bardzo subtelna i intymna, oparta na relacji między dzieckiem a dorosłym, proponując ćwiczenia ruchowe, które są związane ze skupieniem uwagi, z nazywaniem swoich odczuć wewnętrznych i z taką własną ekspresją ruchową. Pogłębiamy i relacje samych ze sobą, i relacje między osobą, z którą przyszliśmy. I częścią też, wydaje mi się istotną, tych warsztatów jest obserwowanie ruchu, kiedy nie jestem osobą aktywną, kiedy dorosły nie jest aktywny, kiedy dziecko nie jest aktywne.
ale jest aktywne w obserwowaniu. I z tego, co dostaję później informacje zwrotne po warsztatach, że jest to bardzo ciekawy sposób patrzenia na dziecko w nowy sposób. Odkrywanie go, poznawanie swojego dziecka od innej strony niż dotychczas. Dzieci, otwórzcie ręce, jak przyjdą rodzice. Jest to taki czas, na który rzadko mamy przestrzeń w codziennym zabieganiu, więc bardzo wartościowe jest to, że rodziny przychodząc tu spędzają czas ze swoimi dziećmi i w tym gronie budują naprawdę coraz trwalsze więzi za pośrednictwem właśnie pracy z ciałem i ruchem. Ruszaj swoimi biodrami naokoło. Włączamy elastyczność miednicy, uaktywniamy biodra. Warsztat Wiele w Ciele skierowany jest do osób, które chcą nauczyć się albo doświadczyć większego kontaktu z ciałem. Warsztat Wiele w Ciele opiera się na improwizacji, na tańcu intuicyjnym, który pozwala nam poznać świadomość naszego ciała, w jaki sposób ono może się poruszać, jak wiele rzeczy w ciele jest zapisanych. I ten projekt łączy się z projektem wytchnieniowym, bo właśnie pozwala się też zrelaksować. Sam taniec kojarzy nam się z wysiłkiem i raczej z aktywnością, ale jest też bardzo dobrym sposobem na relaks, na znalezienie oddechu. Taniec ma niesamowitą moc terapeutyczną i my razem z Martą w warsztatach Wiele w Ciele próbujemy to przybliżyć. Taka przestrzeń, gdzie możemy spotkać się ze swoją autentycznością, skontaktować z emocjami i odetchnąć. I to wytchnienie właśnie podczas warsztatu jest takim zrzuceniem ciężaru i powrotem do oddechu, powrotem do tego, co jest w nas tak naprawdę autentyczne i co potrzebuje być zaopiekowane. Warsztat Wiele w Ciele organizowany jest przeze mnie i przez Martę już od 2 lat i organizowany jest w Łodzi, ale dzięki przestrzeniom sztuki i projektowi wytchnieniowemu mamy szansę poprowadzić warsztaty w Gdańsku i wyjść poza granicę Łodzi. Bardzo cieszy to, że udało nam się połączyć bardzo różne środowiska i bardzo różne instytucje, że w programie Przestrzenie Sztuki tutaj w Gdańsku wsłuchujemy się w potrzeby bardzo szerokiego środowiska tańca, że też myślimy o jakimś takim całym ekosystemie tańca i choreografii. Chcemy dotrzeć do osób zajmujących się tańcem profesjonalnie, chcemy dotrzeć do miłośników, miłośniczek tańca, chcemy dotrzeć do rodzin, chcemy dotrzeć również do osób producenckich, bez których tak naprawdę taniec też nie mógłby istnieć. Jakoś tak myślimy o tańcu jako też o sposobie postrzegania świata, że też zasoby i narzędzia, których używamy w pracy z ciałem i w pracy z choreografią, przydają się w bardzo różnych sferach naszego życia. I myślę, że ten program Przestrzeni Sztuki to jest jakieś takie ziarno, które się zasiało, które jak najbardziej ma właśnie dużą siłę na to, żeby dalej się rozwijać. Przestrzenie Sztuki to dla nas możliwość współpracy z innymi instytucjami. Na co dzień pokazujemy swoje spektakle na swojej scenie. Tutaj mamy szansę współpracować na przykład z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku, który wpadł na pomysł zjednoczenia instytucji, które w jakiś sposób zajmują się tańcem, sztukami performatywnymi w Gdańsku, by pod pewnym
jednym sztandarem przestrzeni sztuki prezentowały zróżnicowane formy i bogactwo tego tańca, które pokazujemy w Gdańsku. Mam nadzieję, że realizacja tegorocznych przestrzeni sztuki z bardzo bogatym programem, naprawdę bardzo, bardzo różnorodnym, nakręci taką spiralę i taniec będzie dalej obecny, będzie dalej się rozwijał, że widzowie w bardzo różnych obszarach czują, że taniec jest kierowany do nich, będą się tą ofertą dalej interesować. Bez przestrzeni sztuki na pewno ani IKM, ani Trójmiasto nie mogłoby z taką swobodą i oddechem w ten taniec wejść. Mam nadzieję, że to jest jakby otwarcie też na przyszłość i jakby i to bardzo znaczące dofinansowanie i cała jakby promocja wokół tego programu, cała ta sytuacja, że jesteśmy operatorem, jednym z 5-6 operatorów w całej Polsce, to jest coś takiego, co nadaje programowi niezwykłą rangę. I ja czuję wielką odpowiedzialność za to. I naprawdę, jakby czuję taki, aż teraz mówiąc o tym, taki dreszcz ekscytacji, że możemy ten program realizować.